Witam Państwa w teleturnieju, którego emocje przyspieszają tętno i wywołują dreszcze, bo gra w ciemno po prostu elektryzuje. A naszym graczem jest Elżbieta Wójcik-Jackowska, pielęgniarka z Myślenic. Podobno głupi ma szczęście, więc mam szansę, a po drugie jestem pielęgniarką, w związku z tym, a pan Iwbisz podkreśla często, że pielęgniarki i żołnierze wygrywają często, więc myślę, że mam szansę. Witam, dzień dobry. Pani Elżbieto, wyczytałem w ankiecie, że przyjechała pani sprawdzić co? Czy jest pan wysoki? Jak? No nawet. Dał radę? Tak. Pani Elżbieta, wie pani, kto wygrywa zazwyczaj w grze w ciemno? Właśnie się dowiedziałam, że pielęgniarki. Kto jeszcze? Kobiety w ciąży. No właśnie już emerytowani nie emerytowani wojskowi. Właśnie już nie jestem bardzo. Emerytowanym wojskowym jest pani? Nie, ale byłam niedawno w ciąży. I pielęgniarka. Tak. To są szanse. Zaczynamy grę. Pani Elżbieto, czy jest system? Tyle o ile. Dobrze, to zacznijmy. Od systemu zaczynamy? Ósemeczka. Dzień pani urodzin? Nie. Data ślubu? Moich córeczek Glorii i Gracji. Super, mamy ósemkę. Dwie córeczki, tak? Tak. Bliźniaczki. Tak, w grudniu się rodzą sami geniusze. Moja teściowa, moje dzieci i ja. Więc dwunastka. Dobrze. 28. To jest data ślubu. Nie. A to ma być data ślubu? Nie musi. A 28? Moja data urodzin. Dobrze. Ale to jakoś nie przywiązuje sobie uwagi do tego bardzo znaczenia. 27 w takim razie, bo lubię. Dzień urodzin męża. Zupełnie nie. Po prostu lubię. Dobrze. I 41. I 41 przypadkowa. Tak. Zapraszam na fotel gracza. Dziękuję. Kto panią wspiera dzisiaj? Mój mąż Sebastian. Lekarz? Nie. Mąż jest prawnikiem. Witamy, dzień dobry. Będzie pani ekspertem. Tak. Powiem, na czym polega gra. Otóż najpierw czytam pytanie, po czym pani wybiera kopertę, o którą w tym momencie gry pani walczy. Ja z kolei czytam cztery warianty odpowiedzi. Jeżeli pani odpowie prawidłowo, koperta jest pani. A jeżeli źle, to własnoręcznie zniszczy pani kopertę w tej oto niszczarce. Startujemy? Ciężkie, tak. Oto pierwsze pytanie dla pani Elżbiety. Jakie imię nosi nasz najsłynniejszy skoczek narciarski Małysz? O którą kopertę będzie pani grała? O ósemkę. Jak ze sportu pani stoi? Jeszcze nie skaczę. Wojciech, Jan, Adam czy Kamil? Adam Małysz ma na imię Adam. Rewelacja! Mówiłem, że pielęgniarki wygrywają. Pani zaczyna się sprawdzać. Ja raczej bym sądziła, że głupi ma szczęście, więc w to będę wierzyła. Zobaczymy, jak będzie dalej. I drugie pytanie dla pani Elżbiety. Jaką nazwę nosi nowozelandzki ptak nielotny o piórach przypominających sierść? Która koperta? Po kolei, dwunastka. Bardzo proszę. Mango, awokado, kiwi czy litchi? Kiwi. Będzie to kiwi. Super. Proszę bardzo, dwunastka na drugą stronę. Dobrze idzie, prawda? Dwie koperty zdobyte, jeszcze trzy przed panią i kolejne pytanie. Który dzień otwiera w kalendarzu kościelnym okres wielkopostny? Która koperta? 27. Proszę. Środa popielcowa, tłusty czwartek, wielki piątek czy niedziela palmowa?
Środa Popielcowa. Rewelacja. Czyli mogę przełożyć. W porządku, już większość jest pani kopert, jeszcze dwie koperty do wzięcia i przedostatnie pytanie dla pani Elżbiety. Kim jest z zawodu serialowa Halinka Kiepska? Która koperta? 28. Proszę. Jest urzędniczką, kasjerką, księgową czy pielęgniarką? Zdaje się, że pielęgniarką, chociaż tego nie oglądam. Postawię na D. No, pielęgniarki to fajne dziewczyny, prawda? Tak. Oczywiście. I zobaczymy, 41. Ostatnia koperta i ostatnie pytanie dla pani Elżbiety. Jak potocznie nazywamy okresowy stan hibernacji u wielu gatunków zwierząt? Letarg wiosenny, sen nocy letniej, drzemka jesienna czy sen zimowy? Sen zimowy. Nie drzemka jesienna? Sen nocy letniej brzmi romantycznie, ale będzie to sen zimowy. Oczywiście. Poproszę koperty. I co, wygrywają pielęgniarki? 5 kopert jest? Zobaczymy, co jest w środku. Co z tymi kopertami? Czy chce je pani wziąć z sobą, czy sprzedać? Kupi, nie kupi, pohandlować można. Więc zobaczymy, czy pan kupi, czy nie. I za jakie pieniądze. Ile one miałyby kosztować? A co pan proponuje? Zaczniemy od pana propozycji. Za komplet, tak? No może pojedynczo. 8. Za ile by pan kupił ode mnie? Bardzo droga memu sercu. Wolałbym jednak od pani usłyszeć. Ale nie, bo jak pan usłyszy ode mnie, to pan pomyśli, że ja jestem nieskromna i właściwie to będzie tak nieładnie. A pani pomyśli, że chytry jestem? Wolę nie mówić pierwszy. Słucham za 8. To może za 8 10 tysięcy. No i teraz czekam na pana reakcję. No jaka jest? No minę pan ma nie tęgą, szczerze mówiąc. No widzi pani, słusznie pani odczytała. Czyli 8 nie chce. To nie? 12? No jak już mówiłam, to się same geniusze rodzą w grudniu. Łącznie ze mną. No to... To skoro 8 dla mnie, to ta będzie 12 tysięcy kosztowała. Pani Elżbieto, proponuję tak. Wszystkie koperty sprzeda mi pani hurtem za 10 tysięcy i po bólu. Dobra propozycja, dycha? Nie, bo w sumie co? Potem będę pokazywać dzieciom kiedyś. To już wezmę jakąś kopertę, chociaż na pamiątkę, prawda? To znaczy, panu mogę dać kopertę, ja sobie wezmę zawartość, o. Nie będzie po problemie. Bo pani w tych kopertach ma minusa. To zaryzykuję i wezmę kopertę wtedy. Jeśli pan proponuje 10 tysięcy. Bierze pani koperty? Jeśli 10 tysięcy, to tak. Zgadzam się. Wszystkie. Czyli możemy otwierać kopertę, oglądać, prawda? Tak, Sebastian? Czy sprzedajemy panu część, ryzykujemy? No jak robić? Decyduj. Więcej miałeś do powiedzenia, jak byliśmy przed programem. No ale to tylko taka opcja, że wszystkie za 10 tysięcy? Ja bym wolała jednak mało? Tak, mało. Ja bym wolała jednak tak po części, bo wtedy tak jakoś... Tak. Teraz wszystkie pielęgniarki w Polsce przewróciły się, spadły z krzeseł. 10 tysięcy mało. Ale ja pracuję u teścia i mi jest bardzo dobrze. Aha. Ale jestem pielęgniarką, tak. A teść kim jest? Chirurgiem. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Z praktyką? Tak. Czyli synowej płaci więcej niż innym? Tego nie powiedziałam, ale mnie dobrze traktuje. Nie jest bije. Jest znakomitym pracodawcą. Nie bije. No nie bije mnie. Ja zaproponowałem 10 tysięcy za 2 minusy. Bo pani ma 2 minusy. Mhm. Pani mówi, że u teścia pracuje i nie potrzebuje pani 10 tysięcy. Mąż się zmartwił. Tak.
Jak pani nie potrzebuje 10 tysięcy, to otwórzmy koperty, pochwalmy się wszystkim. Teś też popatrzy sobie, co pani ma. Bogaty chirurg. No nie przesadzajmy, teraz będzie taka fama po prostu. Naraziłam się chyba teściowi. Pohandlujmy jeszcze. 41 za... Ja chcę kupić komplet. No ale to za jakieś takie lepsze pieniążki. Pani 10 tysięcy nie chce, prawda? No, nie chce pani. Pani to powiedziała. Więcej. Tak. To czemu pani nie chce otworzyć swoich kopert? I pochwalić się nam. A to co już pani więcej ma? Pan nie zaproponuje? No więcej nie. To mało 10 tysięcy? Chyba pani mało. Powiedziała, że mało. Teść da więcej, mówi pani. To się pochwalmy. Niejednorazowo, że teść da więcej. No przecież... No to na raty rozłożę, no. Tak, na raty. Powiedziałam, że jest dobrym pracodawcą i mnie dobrze traktuje. Przywiązana jestem do tych kopert, bo tak je zdobyłam. Owszem, za banalne pytania. Pan tak zaproponował 10 tysięcy i tak już koniec gry i tak mam już sobie iść do domu. A tyle jechałam. Co prawda prędko, ale... Ale długo. Panie Elżbieto, koperty są pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. A naszym graczem jest pani Katarzyna Zajączkowska z Piotrkowa. Ja, jadąc na casting, myślałam, że zdecydowanie wezmę pieniążki. Natomiast właśnie mój mąż i mój syn wczoraj zawstydzali mnie cały wieczór. No jak to ty ze swoją duszą hazardzisty, może weź chociaż jedną kopertę. I tak się zastanawiam nad tym rozwiązaniem właśnie, żeby tej jednej koperty właśnie sobie nie zostawić, takiej szczęśliwej. Dzień dobry, dzień pani Katarzyno, witamy serdecznie. Witam. Pani jest nauczycielką tańca? Tak, jestem instruktorką fitness z Piotrkowa Trybunalskiego. Wow. I uczę również tańca, takie małe dzieciaczki i troszkę jakiego większe tańca? Panie też, salsy. Salsy, tak? Super. To co, zaczynamy grę? W ciemno. Oczywiście. Super. Pani Katarzyno, czy jest system wyboru? Nie, system jest taki, żeby to były takie koperty jak najmniej, jak najrzadziej wybierane. Ja myślę, że będzie to dwójeczka na pewno, nie widziałam proszę jeszcze. Bardzo. A to nie są urodziny, nie? Nie, 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 nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Może, nie wiem, 44. Proszę. No to chyba nie był najlepszy wybór, często widuję na stole, no bo to ale... pani Mickiewicz, nie? Jeszcze poproszę, dwudziesteczkę. Dwudziestka, proszę. 47. 47. I ostatnia. I może 18. I 18. Zapraszam na fotel gracza. Czyli jest pani instruktorem fitnessu? Tak. Super. W jakimś pewnie fajnym klubie. W bardzo fajnym klubie. Nie mówimy małym. Jaki? Nie, nie tylko mówię. Że mały, mały, ale że bardzo mały. Fajny. Dobrze. W porządku, koperty wygrane, wybrane, no właśnie, albo zabędą wygrane, kto wie. I jedziemy, oto pierwsze pytanie dla pani Katarzyny. Jaki jest najniższy nominał banknotów złotówkowych będących obecnie w obiegu? Która koperta? Niech to będzie dwójeczka. Proszę bardzo. I warianty są takie. Tu będziemy kładli. 5 złotych, 10, 20 czy 50? Myślę, że to będzie odpowiedź B, 10 złotych. Oczywiście. Proszę bardzo, dwójka jest pani. Przekładam tutaj. Tak. Dwójka jest pani, jeszcze może mi przyjść pani 4 koperty, ale ja wcześniej zapytam, kto panią dzisiaj wspiera? Jest ze mną moja kochana mama, siedzi właśnie tam. Jak ma na imię mama? Mama ma na imię Henryka. Jak? Henryka. Witamy panią, pani Henryko. Dzień dobry. Pani Kasiu, jedziemy dalej. Oto drugie pytanie. Jak brzmi nazwa walut Francji, Belgii i Luksemburga zastąpionych przez euro? Która koperta? Może 20, jak ja będę podawał. Dobrze. Funt, marka, lir czy frank? No oczywiście D, frank. A frank szwajcarski istnieje czy nie? Istnieje. Tak.
teraz mogę zabrać? A to już pani tak. Jest, ta koperta. I tak, dwie wygrane, może pani mieć jeszcze trzy kolejne. Oto następne pytanie. Duchowym przywódcą którego kraju był Mohandas Karamchand Gandhi? Która koperta? 44. Mickiewiczowski. 44, proszę, tak? A imię jego? Iranu, Indii, Tybetu czy Indonezji? No, zdrowy rozsądek nakazywałby, że Indii. Ale nie wiem, czy to nie byłoby za proste. Może niech będzie jednak B, Indii. Mahatma Gandhi, oczywiście. Proszę bardzo, 4-4 pani. Trzy zdobyte, jeszcze może pani mieć dwie koperty. Oto przedostatnie pytanie dla pani Katarzyny. Która metropolia leży nad brzegami cieśniny Bosfor? Która koperta? Było 44, niech będzie 47 teraz. Proszę bardzo. Madryt, Seul, Kair czy Stambuł? No, oczywiście Stambuł. Oczywiście. Pani Kasiu, tak, koperta pani i teraz gra pani o ostatnią swoją kopertę z numerem 18. Jak nazywamy ruszt na węgiel drzewny używany do opiekania mięsa? Bez podpowiedzi? Grill? Oczywiście. To mnie kiedyś zgubi, za szybko się wyrywam. I tak, jest komplet. Jest. Pani Katarzyno, i co pani zamierza zrobić dalej z tymi kopertami? Jaki będzie ich los? Gdyby pan tak na przykład zaproponował mi 20 tysięcy za każdą, to ja myślę, że mogłabym sprzedać ostatecznie. Bo tak mówiąc prawdę nie zrozumiałem. Za każdą czy za wszystkie? Za każdą. I ostatecznie wtedy by mi pani sprzedała? No może nie ostatecznie, nie czepiajmy się słów, no. Po to tu jestem, żeby się troszeczkę z panem również policytować, więc... No, czyli... Jako dobre wyjście, powiedzmy. Dobra. No, 20 za każdą. Czyli tak, 100 tysięcy pani mówi. Tak. Ja mówię za komplet 1000. Oj nie, no to zdecydowanie za mało. 1000? Może pojedynczo, bo może ja tak myślałam, żeby którąś zostawić jednak. No to... Na przykład za 20, ile by pan dał? A ile pani chce? A 20 tysięcy. Za drogo. Ja mówiłem za wszystkie 1000, prawda? Tak. To mi wychodzi 1000 na 5, po 200 zł. 200 zł za 20. Nie, no ale no to tak już naprawdę bardzo duża różnica. 20 tysięcy, a 200 zł. To może by pan tak o 1-0 do góry wskoczył, wtedy byśmy już tak było... realniejsze, niech żebyśmy pani się spotkali. Niech pani za 200 zł sprzeda 20 i będzie się pani cieszyć, naprawdę. Ale nie, no, ja nie wiem, czy panu wierzyć, to naprawdę. To jest fatalna koperta. Ale pan tak zawsze mówi, a później czasami... Pozbyć się jej. A mogę mamy zapytać, co robisz? Jasne. Mamo, co ty myślisz? Musisz troszkę obniżyć cenę. No dobrze, zawsze słucham mamy. No. 18 tysięcy. Ale za 20? Tak. Cały czas za 20. Trzeba się jej pozbyć, pani Kasiu. Daję 200 zł i trzeba się cieszyć. Mamo, także... co ty myślisz? Może zostaw ją dla siebie, a może jakąś inną sprzedaj. No dobrze, no. Dobrze, inną. Zostawmy. No, a 18? Też jest co 18? Też jest pechowa? Bardziej pechowej to już nie może tu być niż 18. To jest bardzo pechowa, najbardziej pechowa. Nie, nie wierzę, żebym miała takiego pecha, bo ja mam zawsze w życiu szczęście. A co ja mam zrobić, żeby pani uwierzyła? Ciężka sprawa, no to będzie bardzo trudne, bo... Zróbmy tak. Proszę sprzedać mi jedną z tych kopert, o których rozmawiamy. Jeżeli mówiłem nieprawdę, to przy kolejnych kopertach pani może mi nie ufać. A tak mi pani sprawdzi. No a koperta nie będzie działała, bo będzie moja, prawda? To jest uczciwa propozycja. To 20, bo miała być za 200 zł, to nie będzie 20. Najbardziej pechowa to jest 18. 18, ale... Najbardziej pechowa. Ale nie, ja chcę 20. Dobrze. Sprzedać. 200 zł. Tak. I otwieramy.
Tak, pogrzeb. Zaraz. Nie, panie Krzysztofie, to nie fair. Miało być teraz, żebym ja się przekonała, że pan mi mówi prawdę. Ale co dalej będzie? No wtedy będę panu wierzyła. No ale jak ja pechowo odkupię za 200 zł, prawda? To resztę za ile pani mi sprzeda? 20 tysięcy za sztukę. Właśnie, no. Ja wiedziałem, że tak pani mi się oddzięczy właśnie. Nie, no dobrze, to sprzedam. Więc za... niech pani tą 20 sobie weźmie i 18 też. 18 już nie kupuję w tej sytuacji. Chociaż 20 ja jeszcze mogę kupić, ale już 18 nie. Nie, no ale nie mogę. Dobrze, 20 ile? 20 tysięcy. Proszę bardzo. Proszę 20 tysięcy. Uprzedzałem. Proszę bardzo, pani Katarzyna, to jest 20 tysięcy i 20 moja, tak? Nawet pani podwyższyła, mówi 18, a pal licho, dałem 20. Ale uprzedzałem. No dobrze, no to... Uprzedzałem, że ma pani pechowe koperty, prawda? No tak, nie wierzyłam panu i teraz może mi się to naprawdę... No. ...obrócić przeciwko mnie. Już się obróciło. Tak pan sądzi? O 18 nie rozmawiamy. Kolejna koperta, która? A może jakąś podpowiedź, bym pan sprzedał ewentualnie? Czy to nie ta gra? Dobrze. Ale zależy tylko od pani, czy pani zaufa, dobrze? Ale jak mi pan obieca, że pan powie prawdę... Tak. To zaufam. Już tak mówiłem. Ale to nie było tak na serio. Pan nie obiecywał. A ja panu wierzę, że jak pan obieca, to pan powie prawdę. To co ja mam obiecać? Że jak oddam tą 18, to wygram tyle, żeby na niszczarkę starczyło, żeby kupić. Bo ja obiecałam synowi, że jak przyjadę tutaj, to mu niszczarkę kupię, bo my się bawimy w grę w ciemno. Aha. I on nie ma czym kopert niszczyć i próbował maszynką do klusek, ale nie szło. I ile kosztuje niszczarka? Nie wiem. Stówkę, nie? No tak. 100 zł? Tak. Naprawdę? Także tak, obiecuję, że pani 100 zł wygra. Ale nie obiecuje pan, dałem że więcej słowo, nie. Pani wygra 100 zł, prawda? Ale nie o takie słowo chodziło. Mnie chodziło o takie słowo, że jak się pozbędę 18, to nie będę już miała minusa. O, to się zgadzam. To wtedy zwracam 20. Ale pani ma 3 pechowe koperty. To niemożliwe. Dobrajmy. Dobrze, ale to mam rozumieć, obiecuje mi pan, że mówi pan prawdę. Z tymi 3 kopertami, taka była umowa. Oczywiście. Prawdę. Ale to pan, panie Krzysztofie, czy sobowtór? Bo ja słyszałam, że też się czasami tutaj wkrada. Sobowtór ci ma wolne. A jak można dzisiaj to sprawdzić? Dzisiaj siedzi dobry i bisz. A jak można to sprawdzić? Bardzo prosto. 18, otwórzmy i zobaczmy. Ale najpierw musi mi ją pani sprzedać. No dobrze, to sprzedam panu 18, niech będzie już za... To 500 zł. No dobrze, proszę 500 zł. A mogę się jeszcze skonsultować? Znaczy... Z mamą? Decyzja już zapadła, ale... Z mamą zawsze. Mamo, dobrze robię? Czy nie? Nie wiem, ja bym radziła podawać bardziej rozsądne ceny, takie czterocyfrowe. Aha, no dobrze, ja zawsze słucham mamy. To niech będzie to 500 zł za 18. Za 18, pechową. Tak? Proszę bardzo, 5 zł pani i 18 moja, tak? A czy 18 otworzymy, jak była umowa, czy nie? Teraz? No dobrze, proszę bardzo. Ale to jest pana koperta? Tak, moja. Nie działa na panią. Ten minus. Widać? No, gdzie pani trzyma? No i widzi pan, panie Krzysztofie, pan mówił, że ja mam panu ufać i co teraz? Już nie będę mogła panu zaufać. Dlaczego? No jak to? Przecież pan mówił, że to jest najgorsza moja koperta. Proszę mi oddać moją kopertę, moje 100 tysięcy. Jednak sobowtór. Czyli tak, to kupiłem za 500 zł, tak? Tak. Za 100 tysięcy. A wie pani, co pani sprzedała za 20 tysięcy? Za 20 tysięcy? Pewnie też 100 tysięcy. No, koło tego. Aha. Chce pani zobaczyć? To miło. Nie, wierzę panu. W to akurat mogę uwierzyć. Gramy dalej? Gramy.
ja chcę kupić 47, bo tu jest samochód w 47. I chcę kupić od pani. A jaki? Czarny. O! Limuzyna. Nie, to pan żartuje, już widzę. Teraz już poznałam, że pan żartuje. 1000 zł dam za 47. Ale jak tam jest samochód? Jest. To uczciwie byłoby dać więcej. Nie uważa pan, panie Krzysztofie? No tak chociaż może... Ja kupuję po 1000 zł, ja droższych nie kupuję aut. Poproszę o adres. Tutaj, gra w ciemno. I 47, autko. Sprzedaję pani? Nie, poważnie. Ale teraz, panie Krzysztofie, to jest tak. Pan mi powiedział, że w 18 jest minus 100%, czy tak? I tam ile było? 100 tysięcy. To znaczy, że jak pan mówi, że w 47 jest samochód, to tam właśnie może jest minus 100%. Dobrze kombinuję? To dlatego daję 1000. Sprzedaje pani ten samochód za 1000? Ale może tam jest samochód rzeczywiście. Mamo? Sprzedaje pani czy nie? Bez mamy? Bo się rozmyślę. No dobra, 1500. Czy nie? Dobrze, proszę, 1500. Teraz mogę zapytać? Proszę. Mamo, dobrze zrobiłam? Samochód sprzedałaś bardzo tanio. Ale jak tam było minus 100%? Być może. No, ale ma pani 22 tysiące. 22 tysiące ma pani. I właśnie tego się boję, panie Krzysztofie. No, i 47 moja, tak? Boję się, że tu coś może jakiś podstęp zobaczymy wyniknąć. Ten samochód, co pani sprzedała za 1500? Tak. Proszę bardzo. Czarny? Sprawdźmy, że czarny jest. Wyciągać, proszę. Czarny? Czarny. Czarny. Proszę, więc kupiłem za 1500 od pani. Chciałem 1000, ale wytargowała pani 500. Dobrze, już trudno. Bardzo się cieszę. No to skoro 44 tak... chcę kupić. Jesteśmy szczerzy, to co tam jest? No właśnie. Mówiłem, że będę mówił prawdę cały czas? Tak. No. Ja chcę kupić bardzo ale, 44. Ale, przepraszam, cały czas pan nie mówił. Tam, w tej 18, będę już do końca programu wypominać, minus 100% miało być. Prawda, mamo? No tak. No ale co w związku z tym? To znaczy, że nie mogę jeszcze panu ufać, panie Krzysztofie. Do końca. Bo jakby pani zaufała od razu, to tak. A tam pani taki z warunkami wymuszone, a to nie jest zaufanie. I teraz się pan chce na mnie zemścić? Nie do końca. Mam nadzieję. Bo jak pani mi sprzeda 44 za 1000 zł, to jesteś już kwita. Bo tam jest kolejny samochód. Ale nie no, wobec tego to ja już teraz tu nie mam wyjścia, nie mogę tej koperty za tyle sprzedać. Jak to kwita? Właściwie to odwrotnie powinno być, bo tak naprawdę to ja raz nie usłyszałam prawdy. I jakie kwita, o czym my tu mówimy, panie Krzysztofie? Jak tam jest samochód, to dobrze. Może... 44 nie sprzedaje pani za 1000? Za 10. Nie. To już nie będzie mi no, tego... dla pani zostaje ten samochód. Dobrze. Dwójeczka za 1000 kupię. I powiem, co tam jest. Chce pani wiedzieć? Tak. 30 tysięcy złotych. Sprzeda pani za 1000? Myślę. Nie wiem, bo... Pan już strasznie mną zakołował, panie Krzysztofie, bo tak, prawie wszystko się sprawdziło. Na razie mamy stosunek 2:1. O jakich stosunkach pani mówi? Stosunek? Nie mamy jeszcze 2:1. Jak na razie to? Jest 0:0, ustalmy to, dobrze? Cała Polska ogląda. Dlaczego 0:0? Nieprawda, jedna koperta... Niech pani tego nie mówi głośno, ludzie oglądają. No dobrze. 0:0. 0:0. Tak, słucham. No, na przykład... Najbardziej taka fajna propozycja to byłaby zamiana tego samochodu na 18, ale wiem, że nie ma co marzyć, prawda? Nie mylę się. Ale 18 już nie ma, otwarta jest. No ja wiem, dlatego dobrze jest jeszcze 20. Jedyna zamiana może być tu. 20. No zamieni, wymieni pani samochód na tą 20? Zaraz, a tam co jest? 30, 50 tysięcy, blisko setki, tak? A tu 30. Wierzę panu i ufam, widzi pan. No dobrze, to wymieńmy 2 na 20 w takim razie, skoro...
Pan mówi, że w 20 jest więcej, a ja panu wierzę. Czyli pani 30 tysięcy chce wymienić na 20, tak? Tak. Nie, ale ja chcę 2 na 20. No tak. Mhm. No, a tu jest samochód z kolei. Nie, 44 podobno miał być. 44 samochód, tak. Tak. A w 2 30 tysięcy. Dobra. Na którą wymieniamy? 2 czy 44? Obojętnie mi jest. No dobrze, nie będzie na 2. Na 2. 20 na 2. Proszę tak. bardzo. Moja jest 2, a pani 20, tak? Tak. Okej. W zasadzie możemy kończyć grę. Wiedziałam, że pan coś mi za więcej dużo daje. Więcej już nie chcę. Panie Krzysztofie, pan mnie tak zostawi w taki ładny dzień? Z tymi dwoma pechowymi kopertami? Za dużo pani prosiła na początek. Tak jak mama zauważyła. Ale obiecałem pani, dałem słowo, prawda? Że... że na tą niszczarkę dam. Prawda? 100 zł. Żebyście mogli się bawić w grę w ciemno. W domu. No, tak. To prawda. A na przykład, gdybym już tak naprawiła swój błąd i te 2 koperty za jakąś śmieszną sumę panu, panie Krzysztofie, chciała sprzedać? Proszę zauważyć, bo pani 20 sprzedała mi za 20 tysięcy, prawda? Tak. Teraz 20 jest po pani stronie. Chce pani pozbyć się 20, to ja też chcę 20 tysięcy. No tak, tak jak ale... kupiłem. I wtedy będzie sprawiedliwie. Tak, no i zostanie mi jeszcze samochód, tak? I 5 tysięcy. Tak. Próbuję pana wyczuć, ale tak jakoś nie za bardzo mi idzie chyba. Prawda? No. Czemu? Odda mi pani 20? I 20 tysięcy? I 20 tysięcy. Nie proszę więcej, bo mogę prosić więcej. To zaraz. Na razie mam 2 koperty, obie pechowe. Na razie nie powiem. Ale czemu? Przecież i tak wszystko robię, co pan mi mówi. No dobrze. Niech już będzie ta 20 po pana stronie. Ale nie, chwileczkę. I 20 tysięcy. Tak, rozumiem. Panie Krzysztofie, a 15? Nie. Bo zaraz będzie 25. Nie, to już nic nie mówiłam. No tak, mamo. 20? Mamo. Ratuj. Mamo, pani Henryko? Ja już teraz się zagubiłam, nie wiem, co jest po twojej stronie, co jest po pana Krzysztofa stronie. Po mojej stronie jest 20 tysięcy i ile? To jest 2000. 2000. Tak. I pan Krzysztof mówi, że w 20 jest bardzo coś złego, tak? Minus 100%. Tak? Tak. I pan Krzysztof i chce mówi, mieć 20 i 20 tysięcy. Tak, i 20 tysięcy. Może zabierz te koperty, które ci zostały ze sobą. No to nie jest zła propozycja, ale... Pani Katarzyno. Tak? Pani Kasiu, proszę ze mną lepiej rozmawiać. Tak pan mówi? Tak. Mhm. Bo na ogół osoba zawieszająca źle doradza, w domu się pokłócicie potem. Nie. Co mi radziłaś? Tak to nie będzie. No ja bo... proponuję 20 mi oddać i 20 tysięcy. I to będzie przysługa z pana strony. Tak. Panie Krzysztofie, tak pan mówi. Tak. A co będzie, jak pojadę do domu i obejrzę ten program później i się okaże, że tam było 100 tysięcy? Jak będzie... Nie chce pani? Moment. No dobrze, jeszcze mi 44 zostanie, czyli samochód. Tak pan tak. mówi? Tak. No, samochód pani zostanie. 2000 jeszcze są. No tak, ale... A 44? Nie no, 44 nie mówimy na razie. Dobra. Chce pani oddać 44, a 20 sobie zostawić? Nie. No, to proszę oddać mi 20, 20 tysięcy. Bo za chwilę będzie 22. Wszystko. Liczę do 3. Raz. Dobrze, zgadzam się. Proszę oddać 20. Ale będę mogła ją odkupić? Zobaczymy, proszę mi oddać ją.
Czuję, że źle robię, panie Krzysztofie. To straszne, a zazwyczaj takie pierwsze przeczucie mnie nie myli. No i okej. Nie wiem. Mam 4 koperty i 20 tysięcy. A ja mam pani ma jedną i 2000. Czyli 4 koperty kupiłem za ile? Za 2000. Za 2000. No i raczej nie można powiedzieć, żeby moje było na wierzchu. No. I co? I nic. I jeszcze niech mi pan, panie Krzysztofie, powie, że cały czas pan prawdę mówił. Tak. Nie, że to mówiłem, nieprawda. Że na niszczarkę pani wygrała. Aj, no tak, to jest taka prawda pierwsza, podstawowa, ale mi chodzi o te inne prawdy, na przykład to 100 tysięcy, tak panu tanie oddałam za 1000 zł, może jakaś rekompensata by mi się należała za to, czy nie? Jaka? 1000 zł. Za co? Za... Za 44? Czyli pani mi sprzeda 44 za 1000 zł, tak? Mhm, tak. Dobrze. Proszę 1000 zł. A ja mam, nawet nie muszę prosić. Ja już to przeliczę. Proszę bardzo, 1000 zł. A już dobrze. Jeśli, nie muszę liczyć. Przepraszam, nastąpiła pomyłka. Mogę się jeszcze wycofać? Nie. Naprawdę nie? Bo ja miałam 10 tysięcy na myśli, tylko mi się zera pomyliły. Słowo honoru, naprawdę, ja nigdy nie kłamię. Tak długo liczyłem bez przesady. Panie Krzysztofie, ja dopiero zobaczyłam, jak pan wyciąga, że to nie o to mi chodziło do końca. 1000 zł to jest 1000 zł. Ile pani ma w sumie? Mało. Na 30 niszczarek. Pan, panie Krzysztofie, z tymi niszczarkami ciągle, no. Pani chciała tak, po to pani przyjechała. Nie na 30. Że na niszczarkę, na 30, panie Krzysztofie. Proszę mi obiecać, że na niszczarkę będę miała. Ma pani na 30. Chce pani odkupić 44 z powrotem? A za ile? 3000. Więcej pani nie ma przecież. No tak, ale mam również, mogę za mniej odkupić. Nie. Nie? 3000. Albo dowolną z tych kopert, nieotwartych. Szkoda, że pan to dodał. Chociaż nie, 20 nie sprzedam. Hmm. 44, 3000. A 2? Nie. A którą ze 2? Żadną. Aha. Mamo, co zrobić? Ryzykuj, weź 44. Tam no jest dobrze. Samochód. To niech będzie. Proszę bardzo. Proszę 3000 na moją stronę, własną ręką. Dziękuję. I teraz co? Teraz wiem, co pan, jest panie okay Krzysztofie, teraz. Powie. No, niech pani powie, co ja powiem. Że miałam 5 kopert, a teraz pan ma wszystkie pieniądze i do tego 4 koperty, a ja mam jedną. Tak. I trzeba było w ogóle w licytację nie wchodzić, prawda? No właśnie, to miałem powiedzieć, że pani mi w prezencie z sympatii czystej dała 4 koperty. To może teraz pan z sympatii, tak myślę, jeszcze by mi coś dorzucił. Chociaż na podróż, żeby mi się zwróciło. Czy nie? Do koperty, tak? Dorzucić. Tak. Nie ma sensu, bo tam jest minus. To jest jedyna koperta z minusem. Nie, niemożliwe. Tego to niech pan pani otworzy, się przekona. Mamo, otwieramy? Zaryzykuj, weź go. Tak? No dobrze, to wezmę kopertę. Ryzykuje pani? Tak. Otwieramy? Tak. Bardzo proszę. Na pewno. Mamo? To pani decyzja, nie moja. Otwieramy? Nie masz dużo do stracenia. 3000 zł. No to otwieramy. Jakie 3? Ogoliłem przecież. No tak, ale ostatnio ale miała. Ale ostatnio było na stole 3000. No dobrze, to otworzę. Pamięta jak pani, jak mówiłem, że tam jest samochód? Tak. Czy chociaż raz dzisiaj kłamałem? Nie. Tak! 100 tysięcy, 18. Mówiłam, że będę to do końca programu wypominać. Bo ja sobie mogę pozwolić na blef tylko przy 100 tysięcach. Przy 100 tysiącach. Przy mniejszych to nie. Także jak mówiłem, że samochód, to samochód. Ufa mi pani? Trochę tak. Znaczy panu, panie Krzysztofie, ufam, ale sobowtórowi ani w ząb. Dobrze, może zróbmy tak. Proponuję pani 10 tysięcy za tą kopertę. Pani chciała 9, nawet 8, prawda? A ja daję 10. Dobra propozycja?
No dobra. To znaczy, to samo, co mówiłam wcześniej. Bardzo dobra jak na minus, ale kiepska jak na samochód. Prawda? No, tam jest samochód. Dlatego daję 10 tysięcy. Co pani woli? Samochód czy 10 tysięcy? Wolę samochód, ale bardzo bym minus 100% nie chciała. Panie Krzysztofie, ja całą noc nie spałam, żeby tu przyjechać i teraz mam na trzech kołach. Nie no. W końcu 10 tysięcy to 4 koła. Mamo, ostateczna decyzja należy do ciebie. Ty grasz. Ty grasz. Jakby był tu mój syn, to by mi doradził. 10 tysięcy, ile to niszczarek. No dobrze. Sprzedam panu tą 44 za 10 tysięcy. Proszę bardzo. Tu mam 10 tysięcy, proszę. I koperta moja, tak? A możemy zobaczyć, co tam było? Proszę bardzo. No przecież mówiłem. Ale mówił pan też, że minus 100%. To był sobowtór, nie zgadzam. Ale co teraz mówiłem? Że co tam jest? Że samochód. No samochód. To co, do niszczareczki? A czemu pan się nie cieszy? Wygrała pani 10 tysięcy. No nie cieszę się, bo... Bo po raz kolejny się tylko przekonałam, że pan, panie Krzysztofie, robi z ludźmi co tylko chce, a wszyscy się tak zgadzają skwapliwie na pana propozycję, a tak naprawdę się okazuje, że trzeba było pana słuchać. Pani Kasiu, bo przecież pani przyszła bez niczego. Ale ja się bardzo cieszę. Na pewno na podróż starczy. A teraz ma pani o 10 tysięcy więcej. No, ja się bardzo cieszę. Ja tu przyszłam, ale nie, nie cieszę się z tego względu, że ja tu przyszłam się w jakiś sposób sprawdzić, ponieważ właśnie kocham ryzyko, a tak naprawdę się okazało, że będą mnie do końca życia wypominać. Że pani nie zaryzykowała. Właśnie. Prawda? Tak. Już widzę minę mojego męża, jak przyjedzie do domu i mu opowiem. Bardzo miło. A wie pani, jak to jest? Bo często jest tak, że w naszym teleturnieju ludzie wygrywają dużo pieniędzy, ale czują się przegranymi, zupełnie niepotrzebnie. To bo pra... była na przykład taka pani u nas, która wygrała 35 tysięcy i płakała, że wzięła pieniądze. A co miała w kopertach? Ale nie, to a jest... A w kopertach miała 100 tysięcy. To jest poniekąd prawda. Trzeba myśleć pozytywnie. Oczywiście, że jestem o te 10 tysięcy bogatsza. Bardzo się cieszę. Ale to jest... Straszne jest to, bo ten program udowadnia, jak czasami dokonujemy w życiu wyborów na ślepo, bo właśnie ten program to jest taka... kwintesencja życia. My tak naprawdę, ktoś rozdaje karty, my naprawdę nie wiemy, co wybieramy. Pani Kasiu, pani dokonała dobrego wyboru, bo pani wybrała gotówkę. W kopercie mógł być minus. No zgadza albo zero. Się. Ale to nie na tym rzecz polega. Z fortuną trzeba grać wabank, tak się mówi. Nie, tak naprawdę dokonała pani dobrego wyboru. Tak pan mówi, panie Krzysztofie? Tak, dużo osób się parzy, jak wybiera koperty. I właśnie tak. Także gratuluję, wygrała dziękuję. Pani 10 tysięcy, więc na 100 niszczarek. Dziękuję bardzo. Bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Państwa również zapraszam do gry w ciemno. SMS o treści start pod numer 75550. Dziękuję. Do zobaczenia. Pani Heryko również dziękuję. Do widzenia.